A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem znajomy Kajzera, a to jest kolejna część naszej serii od Kajzera do Kajzera, tym razem na Kajzerreich, gdzie będziemy walczyli jako cesarstwo niemieckie w obronie naszego dziedzictwa Weltkriegu, czyli to, co stworzyliśmy po I wojnie światowej. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, łapka w górę, soczysty komentarz, ponieważ pan Kajzer będzie dawał serduszka wszystkim. Zaraz tu stworzymy nasze serduszkowe kółeczko z dywizji, więc każdy komentarz będzie zatwierdzony przez Papito Kajzera. Dokładnie tak, jak widzicie, troszeczkę posiwiają mu wąsy. To jest cały czas nasz kochany Wilhelm II, który doprowadził nas do zwycięstwa. Przyznam z ręką na sercu, a nawet z obiema, że jeszcze Niemcami na Kajzera się nie grałem. To nie jest prosta sprawa, bo Niemcy mają bardzo rozbudowane drzewko, mają ogromne drzewko i to mi się naprawdę podoba. Mają ogromne drzewko. Co prawda to oni wypuszczają z klatki tego czarnego murzyna w poniedziałek. Ale postaramy się go pozbyć jeszcze w tym odcinku. Jest dużo eventów, naprawdę dużo eventów. Mamy ogromne liczby, mamy dużą liczbę kolonii. Każda z tą kolonii jest związana jakiś tam system eventów, więc będzie ciężko. A właśnie, wyszło też nowe spolszczenie. Właśnie, link do nowego spolszczenia i do Kaiserreichia macie w opisie. To są ci sami twórcy spolszczenia, tylko po prostu w nowej wersji wydali, no bo tam takie mieli zmiany potrzebne. Więc teraz tak, myślę, że możemy płynnie przechodzić do odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie, wiadomości, tak, chcemy wiedzieć wszystko. To jest ta nieaktualna informacja. Dobra, zaczniemy od reformy naszej armii, zobaczymy, co my posiadamy. I to będzie taki pierwszy odcinek organizacyjny, bo naprawdę, żeby ogarnąć tak wielkie cesarstwo, tak wspaniałe cesarstwo, nawet takiemu Kajzerowi jak mi, znaczy takiemu znajomemu Kajzerowi jak mi, zajmie troszeczkę czasu, chociaż przyznam szczerze, że jestem mistrzem Hearts of Iron, tak? To już mi udowodniłem nieraz, że jestem mistrzem Hearts of Iron i troszeczkę czasu to zajmie. 73 dywizje mamy tutaj, czy mamy coś w koloniach? Mamy w Kairze coś, Jezus, ile tu będzie ogarniania. Ileż tu będzie ogarniania, ja pierdzielę. Czekajcie, tu mamy coś. Aha, to są te, tak? Czyli mamy w sumie 73 dywizje na kontynencie. Tamte niech stoją. Dużo piechoty. Bardzo dużo piechoty. Nie ma moich elitarnych dywizji pancernych. Znaczy to nie były pancerne, to były dywizje opancerzonych samochodów i artylerii ciężkiej. Ich niestety tutaj z nami nie ma. Nie pamiętam, a właśnie, jakie mamy duchy. Mamy zwycięstwo I wojny światowej, znamy to. Oparcie o Jezus, jakie brzydkie rzeczy. Mittel Europa, właśnie. Mamy kompanię z Rumunią naftową, bo oni tam po wojnie mieli coś takiego, po tym Weltkriegu na Kaiserreichu jest coś takiego, że Niemcy zapewnili sobie mocny wpływ na gospodarkę Rumunii, jeżeli o to chodzi. Limit kapitulacji, Legation Cities, no spoko. Co my chcemy zrobić? Czekaj, stan gospodarki, siła polityczna, to musimy poczekać na tego czarnego murzyna w poniedziałek. Dobra, zrobimy sobie restrukturyzację cesarstwa, bo nawet Papito Kajzer zauważył, że z cesarstwem jest troszeczkę nie tak, że cesarstwo troszeczkę choruje, więc musicie je wspomóc z komentarzami. Jakiś miły komentarz dla Papito będzie mile widziany. Czekajcie, tu już od razu machniemy linię odwrotu, nasze serduszko przy Berlinie, naszej kochanej stolicy, pyk. Pyk, od razu. Jezus, jakie ładne serduszko wyszło. Pierwszy raz wyszło mi takie ładne serduszko, przecież jest takie trochę skrzywione. Ale jest good, nie? Myślę, że jest good. Flotę, pokażcie mi flotę, co my tutaj mamy. Flotę będziemy mieli dużą, będziemy mieli największą flotę, jeżeli dobrze by mnie pamięć nie myli. Zgromadźmy się wszyscy w jednym miejscu. Cywilniaczki, pyk, cywilniaczek. Ciach cywilniaczek, dużo cywilniaczków na start, lubimy takie coś lubimy. Co my budujemy, jeżeli chodzi o okręty? Stocznie nasze nie pracują, to źle, rob battleshipy. Ja się nie pierdzielę w tańcu, żadne niszczyciele, krążowniki, lotniskowce, ciężkie pancerniki, a najlepiej super ciężkie pancerniki. Im więcej super ciężkich pancerników, tym lepiej, zapamiętajcie moje słowa, znajomy Kajzera. Właśnie. Nie ma nic lepszego od super ciężkiego pancernika, chyba że dwa super ciężkie pancerniki. Dokładnie tak. No niestety nie mamy ich zbadanych, więc będziemy budowali po prostu pancerniki. Dobra, to mamy ogarnięte. Okej, już jestem za nim z powrotem, musiałem po prostu w tle puścić kolejną playlistę, bo się jedna skończyła. Dobra, technologie, co mamy zrobione? Jaką doktrynkę ciśniemy? Wy wiecie, jak ja mnie doktrynę wybiorę. Wy wiecie, jak ja mnie doktrynę Niemcami wybiorę. Oj, będzie się działo, ale zaraz. Na razie postawa. Wrzucimy sobie to. I... O kurde, na podglądzie dopiero zauważyłem, że zapomniałem zdjąć tą moją syndykalistyczną chustę. No to będziecie mieli spoiler, że zbliża się jeszcze jedna seria z Kaiserreichia, syndykalistyczna, ale wam jeszcze nie zdradzę szczegółów.
zapomniałem zdjąć. Dobra, mamy syndykalistycznego Kaisera. Od razu odpowiadam na wasze pytania. Nie, nie da się stworzyć syndykalistycznych Niemiec, ani syndykalistycznego Cesarstwa Niemieckiego. Żeby Niemcy były syndykalistyczne, niestety tfu-tfu muszą przegrać wojnę, tak? Niestety Niemcy muszą wtedy przegrać wojnę, inaczej nie będą syndykalistami. Papito Kaiser w życiu by na to nie pozwolił. Dobra, wrzuć mi to. Dobra, militarki. Co my robimy? Dobry Boże, tactical, naval. I samolotów, po co komu samoloty? Light tanki. Fightery się przydadzą. Więcej karabinów, więcej tego. Aha, mamy tylko 29 militarek. To nie brzmi zbyt dobrze. Chrom możemy brać od Imperium Osmańskiego. Mu się przyda pomoc, jeżeli chodzi o fabryczki. Dobra, czy mamy wszystko zrobione? Jeszcze samoloty zgromadzimy. Są lotniskowe, to ich nie ruszam, ale te zgromadzimy z chęcią. W jednym miejscu, żeby je ładnie podzielić, też widzę, że mamy niewiele tych samolotów. Powiedzcie, że polecicie na Wrocław. Nie, zwykle samoloty zawsze do Wrocławia ładuję, nie wiem czemu, Niemcami. Okej, dobra, otrzymujemy, zobaczymy. No, na spokojnie, od razu myślę, że pyk piąteczka. O, ktoś od nas kupuje surowce, bo mamy dużo fabryk. Oczywiście zaraz ten czarny murzyn wyjdzie z klatki. Kaiser go omyłkowo wypuści i zacznie nam rozrabiać. Będzie w poniedziałek, już wam mogę zaspoilerować. Ale myślę, że zdążymy. Jaki jest cel tej serii? Przetrwać. Tak jest, jako Cesarstwo Niemieckie musimy obronić nasze dziedzictwo w Weltkriegu. Zmierzenie syndykalizmu to będzie najważniejsza rzecz. Zobaczymy co dalej, zobaczymy. Jak to się potoczy, bo Kaiser jest nieprzewidywalny. To jest tyle możliwości. Konstytucja Cesarstwa Niemieckiego. Kurde, przeczytałbym to sobie. A już obejrzę swój własny odcinek, już czytam, bo szkoda czasu, bo kiedyś czytałem polską, jak graliśmy pierwszy raz na Kaiserreichu, bo to mówiliście, że mnie czytał tych eventów, więc trudno. Zabójstwo Kareńskiego, bywa. Takie jest życie, life is brutal and full of zasadzka, jak mówiła moja nauczycielka geografii z gimbazy. Twój Ukraińcy biegają po mojej ziemi, po mojej świętej ziemi niemieckiej, którą wywalczyłem, obroniłem krwią i żelazem. Mamy kolonie, tak? Tu mamy Suez, ładnie to wygląda, tu mamy nasze papety. Wiem, że zaraz Indochiny będą walczyć, niemiecka kompania będzie walczyć. Mam nadzieję, że to będziemy mogli jakoś im pomóc. Chciałbym, żeby wojna wybuchła w 1939. Generalnie są chyba trzy możliwości, żeby wojna wybuchła wcześniej. W zależności od wyborów francuskich, jeżeli oni pójdą w totalistów i tam dojdzie do puczu, to może dojść do wojny. Jeżeli my robimy event odnośnie manewrów wojskowych w Alzacji, wtedy Francuzi mogą nas zaatakować, bo nasz czołg omyłkowo przekroczy granicę. W ogóle przypomina mi się nasz pierwszy multik wspólny na Kaiserreichu, pierwszy raz, co jeden ziomek grał Francją, a drugi Cesarstwem Niemieckim. I ziomek tym Francją, na Kaiserreichu graliśmy, i ziomek tą Francją szkolił dywizję na granicy. Szkolił sobie dywizję na granicy po prostu, tak. I nagle Niemcy dostali event, że ten czołg przejeżdża przez granicę. Tak, że ten czołg przejeżdża przez granicę. I kuźwa, jak się wili tego Francuza, to linia frontu gdzieś tu się dopiero zatrzymała. Tu gdzieś dopiero obronę Francuz zorganizował. I teraz od wieków zawsze jest to szkolenie dywizji. Tak, to są spłaty z Brześcia Litowskiego. To Rosjanie będą troszeczkę cywilniaków dawali. Byśmy mieć takiego ducha narodowego. O właśnie, minus 10%. Kolejne cywilniaki. Jezus, jakie to jest piękne granie Niemcami. O Jezus, tylko jakby tego murzyna w tej klatce spacyfikować, żeby on stąd nie wyszedł i zatrzymać ten przemysł. Było tak dobre, kurwa, takie dobre by to było. Takie kaiserowe. Okej. Profity to my już mamy chyba, profity, nie? O Jezus. Nie, zostawcie mnie. Nie chcę go. Mein Gott, Jezus, uciekł z klatki, uciekł. Zasoby ludzkie plus 10 tysięcy, okej, we must be ready. Jak widzicie, mamy ogromne problemy z manpowerem, jesteśmy na częściowym poborze. Czekajcie, żeby to zrobić, czemu nie mogę robić czarnego poniedziałku? A Black Week, czekajcie, biegnij do banku. Niemcy spanikowani przez upadek berlińskiej giełdy pędzą, aby dokonać wypłat z banku. Ludzie nie mogą sobie pozwolić na wypłacanie takich kwot, banki nie mogą sobie pozwolić, a wielu grozi to upadkiem. Ludzie domagają się natychmiastowej interwencji rządu, aby ustabilizować ten kryzys finansowy. Tymczasowo zamknij banki, zagwarantuj udziały prywatnym osobom. Nic nie rób. Nie no, nic nie będziemy robić. Tym chyba zagwarantujemy udziały prywatnym osobom. Czekajcie, siła polityczna. Zrobimy to.
nie chcę tak bardzo stabilizacji popsuć, a te fabryki konsumpcyjne spoko, 10%, przeżyjemy, to jest tylko 50 dni, to są niecałe 2 miesiące, spokojnie, nie chcę tracić stabilizacji. Fabryczki sobie odbijemy, a stabilizacji nie. Tak będziemy musieli stabilizacji, spokojnie. Zrobimy tak. Czekajcie, pyk, spadek stabilności. Kryzys rolnictwa w Mitteleuropie. Możemy im obiecać pomoc. Co im obchodzą? Co mnie to obchodzi? I Galicja i Lodomeria nie jest w Mitteleuropie, tak? W Mitteleuropie nie jest. No właśnie, co mi Galicja i Lodomeria obchodzi? Co mi obchodzi tu Ukraina? Co mi obchodzi Pol? No dobra, Polska może mi troszeczkę na serduszku leży, ale... No nie, no nie będziemy tracić siły politycznej, trudno. Trudno, default, co to jest fault? To jest nasza partia, tak? Wow, czekaj, nie, co to jest fault? Free Workers Union of Germany. Nie no, oczywiście, że nie zabronimy. Oczywiście, że zabronimy. Oczywiście, że zabronimy fałdów, bo to są, pamiętajcie, podstawą z każdego ustroju syndykalistycznego są związki zawodowe. Żadnych związków zawodowych. Kurde, bym zaczął robić ten cały czarny poniedziałek. Poczekamy. Piąta wojna afgańska, tak, pitu pitu, sritu pitu. My tu polujemy na Murzyna, który biega nam po kraju i terroryzuje wszystkich. Czarny tydzień zmierza do końca. Sytuacja wyraźnie się poprawiła kilka dni po czarnym poniedziałku, który zapoczątkował czarny tydzień. Sprzedaż akcji osiągnęła rekordowy poziom, ponieważ ludzie pozbywali się swoich rzeczy, zanim one stałyby się zbyt wartościowe. Kiedy giełda została zamknięta pod koniec tygodnia, rynek był tak samo martwy, jak i 11 dużych ekspertów gospodarczych, którzy popełnili samobójstwo. Niemiecki rząd musi działać. Spoko. I teraz możemy tak, następstwa czarnego poniedziałku, pyk, lecimy. Rozumiesz naszą postawą, tutaj jest cała flota? U Jezu, 4 lotniskowce, 27 pancerników! O Jezus! Hajla! Ej, dopłyniedziwy jesteście. O Jezus, wy nie dopłyniecie, nie? Nie, szkoda. Ogarniemy flotę, nie? Daj mi wszystkie destroyery. Krach polskich metropolii, monopolii. W świetle czarnego poniedziałku kilka naszych korporacji w Polsce zbankrutowało. Otrzymaliśmy informację, że polski rząd, mający dość naszych wpływów ekonomicznych w swoim rejonie, postanowił przejąć nasze własności w swoim kraju, efektywnie usuwając naszą kontrolę nad ich ekonomią. Katastrofa. Nie zapomnimy tego. Oczywiście, że nie zapomnimy. Polaczkom. Daliśmy niepodległość w tej wojnie, a oni kurde tak się odwdzięczają. Mam nadzieję, że oni pójdą w syndykalizm. Jeżeli oni pójdą w syndykalizm, to my mamy na ich darmowego Wargola. Robiłem 3 podejścia polską syndykalistyczną i Rzeczpospolitą syndykalistyczną i tego się nie da wygrać. Nie da się wygrać, bo cała Mitteleuropa się na ciebie rzuca, a ty się sam bronisz. Pamiętam, na Steamie to było i się nie da tego zrobić, naprawdę, słuchajcie. Czekajcie, was na razie gdzieś wycofamy, na przykład tutaj. Podzielimy sobie tą flotę, która nie jest aż tak duża. Zwiększenie stabilności, dobrze, stabilność powoli leci. Kłopoty finansowe w koloniach. Rosnąca inflacja i spadek wartości Reichsmarki oznacza, że wydatki na kolonie stały się zbyt duże, aby utrzymać podatki sprzed czarnego poniedziałku. Niektórzy politycy proponują podniesienie podatków na obywateli niemieckich, żeby pomóc niemieckim kolonistom. Większość Reichstagu jedynie proponuje ograniczone wsparcie finansowe dla kolonii. Co powinniśmy zrobić? Zwiększ podatki. Dodatkowe dofinansowanie tylko dla kolonii pozostających pod naszą bezpośrednią kontrolą. Zapina i pasa będą musieli znaleźć inne źródła. Trochę szkoda mi siły politycznej. Ale mówię, no stabilność najważniejsza. Stabilność chyba najważniejsza. My stabilności tak łatwo nie odzyskamy. Ta opinia o nich to mnie guzik obchodzi. Zapina i pasa, kurde, w Niemczech trudno, to w koloniach też będzie ciężko. Też będzie ciężko, ciężkie czasy nastały. Dobra, was na pół dzielimy po prostu. I kompletnie nie wiem, o co chodzi z flotą, tak? To już nie ukrywam. Podobno zapowiedziano nowy dodatek. 20 euro. Tylko 20 euro, ale patrzcie. Teraz będę troszeczkę pluł na paradoks. Zdupili całkowicie flotę. Czy ktoś przejmuje się flotą? Czy ktoś ogarnia te template'y? Czy ktoś w ogóle kiedyś zainteresował się bitwą morską? Tylko ma pływać i dominować na rejonie? Nie. Zdupili całkowicie bitwy morskie, doktrynę morską, wszystko zdupili. I co robią? Robią dodatek, który ma się skupiać na flocie. Zdupili coś, teraz naprawią to, ale zakładanie 20 euro. Niezłe, nie? Kurwa, niezłe. To jest, kurwa. Zjebaliśmy, spoko.
wiemy, że to nie ma sensu, że te floty są beznadziejne, bitwy morskie są do dupy. Spoko, spoko, my to rozumiemy, ale dajcie 20 euro, to naprawimy. Kurwa, frajerz. Dobra. O co to jest? Dunic? Użyć tego. Wrzuć tego, okej, okay, dobra, mamy dwie floty. Na razie dwie floty będą stacjonowały. Przypominam, że serduszko obowiązuje, zrobimy je czerwonym, ponieważ pod każdym komentarzem Kaiser osobiście, on tam siedzi w drugim pokoju i patrzy, czy ja dobrze gram, wam przypnie serduszko. Spadek stabilności, spoko, minus 2. Damy radę, damy radę. Mam nadzieję, że Rosjanie pójdą w syndykalizm. Zawalczy taką czerwoną Rosją, tymi Niemcami. O Jezus, ale bym mi napierdzielił. Aha, jeszcze samoloty mamy, tak? Jeszcze samoloty mamy. Połącz mi, milordzie, te samoloty. Mamy 275 bombowców, 125 myśliwców. To nie jest dużo, to jest cholernie mało. Ale tak w obwór mało. Czekajcie. Siła polityczna, moc przerobowa, fabryk. Spoko. Sprawa Kęstifa Stolfa. Nietypowy przypadek trafił do najwyższego sądu w państwie niemieckim. Działacz antykolonialny Jomo Kenyatta, jakiś pewnie Mudzin, pewnie ten składki biega, rozrabia, złożył pozew zbiorowy przeciwko byłemu Szacher Wilhelmowi Stolfowi. Sprawa stała się czymś zasadzającym. Niektórzy z oskarżycieli są weteranami Wielkiej Wojny i nie może ich łatwo zlekceważyć. Twierdzą, że administracja Stolfa skrzywdziła ich przez politykę nielegalnej konfiskaty ziem, a nawet uprowadzenie tortury, a to wszystko dzięki wiedzy Stolfa i niewielkim podstawom prawnym. Nie znam lore Kaisera Stolfa, nie wiem, kim on jest. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło rządowi, że takie rzeczy są powszechne i konieczne w naszej administracji kolonialnej i zdecydowanie namawiają do uchylenia tego wniosku. Kurde, co, ej, co to ten event daje? Kuźwak, ja nie lubię takich eventów, gdzie nie ma jasno opisane, co się zdarzy. Co najgorszego może się wydarzyć? Sąd nie ma prawa do orzekania w sprawach Middle Europy. Kania Soft Affair Bad. To jest nasza kolonia niby, nie? Więc no ma prawo w orzekaniu. Tak z mojego punktu widzenia. Nie wiem, co mi to dało. Ej, co tu się wydarzyło? O kurwa! Gdzie jest Göring? Ej, Göringa zabiłem. Prawny chaos. Chyba coś zdupiłem. Göring na zawsze w naszych serduszkach. Nie wiem, coś zjebałem. Nie umiem grać tymi Niemcami, poważnie. Ale to naprawię, spokojnie. Robimy ratunek dla Janusza. Pyk, ratunek dla... Ratunek dla Junkersa. Nie, dla Janusza. Tak, to jest ratunek dla Janusza, tak. Janusz, to jest Janusz, kuźwa, taki Polak z wąsem, przyjdzie i napierdzieli temu murzynowi, co biega po kraju i psuje nam gospodarkę. Tak jest. To będzie odsiecz Janusza. Ogarnie murzynek z czarnego poniedziałku. Ej, ale o co chodziło? Jak ja nie lubię eventów, gdzie nie ma jasno opisane. To jest mój puppet. Todor von Hassel. Brytyjscy osadnicy. Nie jestem pewien, czy nie powinienem obsadzić granicy, ale wasze komentarze są dla mnie ważniejsze. Poważnie, nie wiem, czy nie powinienem obstawiać na wszelki wypadek granicy, bo wiecie, że tu wojna może wcześniej wybuchnąć. Nie wiem, czy nie powinienem obsadzać granicy, to serduszko takie trochę ryzykowne, ale serio, zależy mi na tych komentarzach. Nasza ideologia się wzmacnia, nie potrzebujemy tego. Właśnie, komu mamy ideologię? DKP, Deutsche Konservative Partei, Wilhelm II, autorytaryzm. No i mi się podoba, no i to mi się podoba. Dobra, ciśniemy. O, zasoby ludzkie, nice. Dużo nam tych zasobów ludzkich brakuje, nie? Opol konklawę. A właśnie, jakie mamy template'y? To jest jakaś milicja, to jest piechota. To są jakieś śmieszne dywizje pancerne. Piechota z artylerią, piechota z czołgiem. Piechota z saperem. Okej, okay, beznadziejne. Całkowicie armia do wymiany. Nie wiem, kto tu kierownikiem kurwa jest, ale ja to naprawię. Znajmy Kaisera, to naprawi. Zaufajcie mi. Zaufajcie mi, że tak będzie. Jakbyście wy też poszli w syndykalizm, to mógłbym was też spacyfikować. O Jezus, jak ja bym was spacyfikował. O, usuwa mi tego, tak? Tak, no i bardzo dobrze. Czekajcie, jak my budujemy.
W ten sposób. No powiedzmy niech będzie. Powiedzmy niech będzie. Stabilizacja, czekaj, co? Mind God Shocking. No nie, Shocking, jakie mi jest stabilizacja, kurwa. Increase greatly. Aha, to są sufrażystki, tak? Obiecaj dużo, nic nie rób. Znaczy coś obiecaj, nic nie rób. Co mnie interesuje, opinia związku tego. Bo to jest w ogóle jakaś mechanika odnośnie tych sufrażystek. Patrzcie. Mamy taki cel. Prawa wyborcze dla kobiet. I tu jest, że wartość dla tych sufrażystek musi być większa niż 3. I to jest jakaś wartość ukryta. Ja tego nigdzie nie mogłem znaleźć. I ja rozumiem, że przez takie eventy można to boostować, tak? Bo jeżeli tego nie zboostujemy, będziemy mieć zablokowali, będziemy mieć zablokowaną tą możliwość. Prawa wyborcze dla kobiet, no. No chciałbym, ale to mnie kosztuje siłę polityczną. Ja naprawdę nic nie mam. Nic nie mam do tego, ale no ważniejsza siła polityczna, tak? Płeć piękna, siła polityczna, no to wybieramy siłę polityczną. No właśnie. Pyk, lecimy. Kaiser, spokojnie, Papito, ogarnę to. Spokojnie, Kaiserze, Papito, zrobimy to. Jeszcze będą wielkie Niemcy. Zaraz to ogarniemy. Mam nadzieję, że też Austro-Węgry się nie rozpadną. Znaczy Austria właściwie, bo to jest... To są wszystko papety, tak? W ogóle granie Austrią to jest już hardcore totalny, żeby ten iść... Augleis, jak to się tak nazywa? Nie mają tego ducha, to jakoś się nazywa. Ten Augleis to są te zjazd tych wszystkich papetów i Austriaków, jak oni debatują, co zrobić z tym cesarstwem. Koncentracja. Nie rozumiem, czemu ludzie robią rozproszenie, to jest tak bezużyteczne według mnie. Znaczy, no ma jakąś podstawę, ale koncentracja jest najlepsza. Zawsze. Pytanie, kiedy moje papety zaczną walczyć, bo wiem, że tu będzie powstanie tych... Kurwa, przeklikałem event. Fuck. Dobra, wiecie co? Nie wiem, co to był za event. I tak odcinek skończymy. Ja sobie wczytam autosave'a z 1 maja i to sobie dogram. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. Bo serio, chcę zobaczyć, co to był za event, może ważny. Ja sobie po prostu wczytam i to dogram do tego miejsca. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. Serduszko od Papita Kaisera obecne. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, na razie.